Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim zielonym oknie. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Dzisiaj na tym odcinku chciałbym pokazać Wam, słuchajcie, taką najbardziej bezpieczną metodę rozmnażania i odmładzania roślin. A przy okazji chciałbym jeszcze Was poinformować, że planuję robić taki bonusowy odcinek raz w tygodniu, a będzie on polegał na tym, że wszystkie komentarze, które Wy piszecie z zapytaniami, piszecie, że macie problemy po prostu ze swoimi roślinami, czy są chore, czy coś, co się tam dolega, to po prostu będę te pytania zbierał, będę je Wam na tym filmie czytał i będę według mojej wiedzy po prostu na te pytania Wam odpowiadał. Słuchajcie, na pewno macie w swojej kolekcji jakąś roślinę waszą ulubioną, którą byście może chcieli rozmnożyć albo odmłodzić, no ale boicie się pociąć czy obciąć, wiecie, wstążek wzrostu i wsadzić do wody, czy do sphagnum, czy do perlitu, czy do tam nie wiadomo do czego. Słuchajcie, jest taka metoda, która jest już znana jak świat, jest stara, ale to jest naprawdę jedna z najbardziej bezpiecznych metod rozmnażania i odmładzania roślin. I to możecie zrobić w domu, wykorzystując trochę folii albo kubeczek od jogurtu, albo no, co Wam, słuchajcie, akurat pod rękę wpadnie i co będziecie akurat wtedy mieli. I to są odkłady. To są odkłady z mchem. Można również w środku użyć kory pinni na przykład, czy można według upodobania, można nawet perlitu użyć. Tylko trzeba liczyć się z tym właśnie, że sphagnum trzyma bardzo długo wilgoć, wodę i to jest, mi się wydaje, najbardziej takie optymalne. No. Przygotowałem tutaj cztery rośliny. Trzy czy cztery? Cztery. I słuchajcie, i będę tutaj wykorzystywał, a ja myślałem, że mam cztery rzeczy, a mam tylko trzy. Mam to właśnie z Amazona. To przyszło, słuchajcie, zamówiłem to za jakieś 16 euro na Amazonie. No i tutaj w ten sposób jakoś tak tutaj, wiecie, zamykamy sobie naszą łodygę z rośliną, wsadzamy oczywiście sphagnum i zamykamy. Czekamy około 6 tygodni i potem będzie tutaj widać, słuchajcie, że pojawiają się nie komentarze, ale korzenie. Obcinamy i sadzimy. Dobra, ale nie zawsze takie coś też nam tutaj również pasuje, bo zobaczcie moją tutaj Pink Princesskę. Liść mi się niedawno niestety nowy tutaj ułamał. Tu. I wypuściła nowego, ale jakiś ten jest jeszcze niemrawy. A może po prostu, słuchajcie, ma dziewczyna za sucho. No i patrz, na przykład jakbym chciał tego tutaj użyć. Widzicie, to nawet takie coś jest, jak jest zamknięte, że można po prostu dolewać wody, żeby te sphagnum czy inne medium, żeby było ono wilgotne. I teraz bym chciał to odmłodzić, na przykład. I tu już mam lekki problem. A nie, no pasuje wszystko, zobaczcie. A, tu jest ten patyk. Ten palik tutaj jest, to może z tym palikiem spróbuję jakoś to zamknąć. I zamykamy tą część rośliny, która ma węzeł i która może, a nie musi mieć, słuchajcie, korzenie powietrzne. Takie odkładanie sadzonek jest również bardzo, powiedziałbym, jakby teraz to nazwać, nawet cytrusy możecie, czy oleandry, możecie dużo roślin w taki sposób, słuchajcie, rozmnażać, odmładzać, ale trzeba uważać, żeby te gałęzie, te odnogi nie były starsze niż 2-3 lata. Wtedy nacinamy lekko korę wokół, ściągamy tą korę, nasze medium, czyli sphagnum, owijamy to miejsce właśnie sphagnum. Możemy dołożyć też do tego, słuchajcie, trochę węgla aktywnego na przykład, czy posypać cynamonem. No są różne rzeczy, żeby, wiecie, żeby te procesy gnilne i wytwarzanie się bakterii, żeby to zatrzymać. Zawijamy folią, taśmą, no i
czekamy około 8 tygodni. Jeżeli to jest na zewnątrz jakaś roślina, to należy też uważać, żeby właśnie tutaj zawsze dolewać wody, czy nawet spryskiwać tak do środka, żeby ten mech, ten sphagnum, czy inne medium po prostu nie wyschło. To by było to tutaj. I słuchajcie, mam tutaj też kubeczek plastikowy i mam worek. To jest taki worek do wakum. Nie było, nie miałem nic innego. I teraz sobie myślę, co pierwsze zrobić. Zaczniemy chyba, mi się wydaje, od tego filodendrona Melon Horizum, którego Wam pokazywałem ostatnio. I mówiłem Wam właśnie, że on już jest prawie dla mnie za długi. Mam nadzieję, że się tutaj zmieszczę, słuchajcie, w kadrze. No i tego filodendrona chciałbym po prostu odmłodzić i chciałbym mu, żeby taki nie był, wiecie, taki wielki badyl. Chciałbym, żeby on się tutaj na nowo zakorzenił i żebym mógł go wsadzić do nowej doniczki i on wtedy będzie od nowa, będzie, wiecie, szybciej, będzie rósł z takimi już dużymi listkami. On będzie miał te liście potem coraz większe i będzie mógł sobie fajnie do nieba szybować. Dobra, to ja może zaczniemy z tym. Tylko myślę teraz, czy ten worek będzie odpowiedni tutaj, słuchajcie. To, no bo to bym sam mógł gdzieś indziej wykorzystać. Czy może kubeczek tutaj damy? Nie, dobra, tutaj damy tą folię. I teraz tak. Obcinamy dół worka w ten oto sposób. Naprawdę, wiecie co, ja próbowałem już tą metodę i ile razy człowiek po prostu wsadzi coś do wody czy do czegoś innego i są problemy, roślina cuduje i nie chce i to nie wiadomo jak długo trwa, a tutaj jest po prostu metoda, jest bezpieczna, nic się nie może, słuchajcie, stać. Stanie się tylko to po prostu, że Wam te sphagnum przeschnie, no i te korzenie dalej się nie będą rozwijały. Widzicie, ja sobie tutaj, o, ten tutaj pęd, ten tutaj to wiązanie, tutaj sobie umieść, tutaj mam. Tutaj mam jeszcze gdzieś taśmę do szczepienia roślin. I tą taśmą sobie tutaj, słuchajcie, zaczepię. Czy to jest dobrze wszystko widać, słuchajcie? Tutaj szczepiamy tą taśmą, czy nawet możecie z jakimś drucikiem tutaj zawiązać, czy nie wiadomo czym, co Wy macie akurat pod ręką, nie ma problemu. I tutaj sobie, o, patrzcie, tu się nam już trzyma. Teraz zrobię tutaj kilka takich dziurek, te dziurki mogłem w sumie te zrobić wcześniej. No ale wiadomo, że jak nie pomyśli zawsze o wszystkim. No ale to mi trochę tutaj nie pasuje, wiecie co, bo jest tak wysoko, a żebyście widzieli. O, tak powinno być Wam lepiej widać. Widzicie? I ten tutaj pen, ten tutaj, ten węzeł z tymi korzeniami, teraz po prostu obłożymy sphagnum. Ja mam też również przygotowane tutaj sphagnum. Wiecie co, teraz tutaj jest tyle tych roślin, że ciężko się w ogóle jest obkręcić i żeby czegoś tutaj nie zrzucić. Sphagnum jest namoczone wodą z rizotonikiem. To sobie może trochę wyciągniemy tego sphagnum. I z takiej rośliny znowu będą dwie następne rośliny. Zostanie oczywiście roślina mateczna i będziemy mieli nową sadzonkę. Możemy ją dosadzić, możemy również dać do nowej doniczki, dać, wiecie, palik i będziemy mieli zaraz kolejny piękny egzemplarz w naszej kolekcji. Trochę ciężkie, nie? Ciężkie. Czy pan mi się nie przewróci, panie filodendronie?
mi się wydaje, że tyle starczy, słuchajcie. Tutaj to zamykamy. No nie wygląda to, wiecie, nie wiadomo jak, ale na pewno jest bezpieczniejsze, słuchajcie, niż cięcie, wkładanie do wody czy do jednego medium. Tak mi się wydaje, bo tutaj się nie może nic złego w sumie zdarzyć. Moja folia. Taśma. Ja zaraz tutaj zrobię jeszcze, słuchajcie, kilka dziurek. No ten worek mógł być troszeczkę mniejszy, no ale nie było nic innego, nie miałem nic innego. A można również takie, wiecie, brać taką folię przezroczystą, kanapkową, czy jaką, czy czym tam, słuchajcie, w domu zawijacie, czy owijacie po prostu jakieś tam produkty, czy miski, wiecie. Jakbym to tu przykleił, to się przewróci. Tą miskę z tym cudem tutaj wrzucę. Chodź. I co będzie? Będziesz stał? Czy się położysz? O, tutaj zawiniemy sobie. Ja zaraz tutaj zrobię jeszcze kilka dziurek. No będzie się stała. Będzie stała. Jak nie dojdzie, go postawię obok czegoś i niech nie cuduje. No. O, teraz parę dziur jeszcze w folii, żeby był przepływ powietrza. No ja mówię, te dziury mogą zrobić wcześniej, ale nie pomyślałem. Tak robimy z każdej strony, żeby była cyrkulacja. I że nam tutaj nic nie pleśniało. Ja tutaj jeszcze, słuchajcie, obetnę kawałek, żeby mógł spryskiwaczem spryskiwać wodę, a roślina będzie miała trochę oddechu. Tutaj są te korzenie. Ja jeszcze je troszeczkę tym spagną tutaj zasłonię. I co? I widzicie, potem to obetniemy tutaj. I już będzie piękny filodendron z takim dużym liściem, który pojawi się w Mystery Boxie. Zachęcam nowych patronów, jeżeli macie chęć na takiego filka, no to w przyszłym miesiącu mi się wydaje, że powinien być w Mystery Boxie za 50 zł. On się raz dwa ukorzeni, 6 tygodni, ale mi się wydaje, że wystarczą mi 4. Przy okazji dziękuję jeszcze wszystkim. Dziecko, teraz mi tu przeszkadzasz. Dziękuję przy okazji jeszcze wszystkim serdecznie moim patronom. Paczki poszły, teraz tylko czekać. I coś jeszcze miałem mówić. I zachęcam również jeszcze do oddawania waszych komentarzy pod filmem. Pod filmem, a link wam wrzucę pod ten film. To jest konkurs na 7000 subskrypcji i postanowiłem, że chwilę go jeszcze przeciągnę, żeby było jeszcze więcej, słuchajcie, komentarzy, jeszcze więcej szans. O, tutaj taką sobie dziurkę tniemy. Teraz proszę pani, gdzie mam tutaj panią złapać? Tak, żeby było to tutaj, o. I robimy sobie takie coś, tylko że mi tutaj troszeczkę to nie pasuje. Trzeba może obciąć lekko. Jedną stronę. To jest taki, wiecie, tekturowy kubeczek. Możecie wziąć plastikowy kubeczek.
Ja brałem to, co miałem pod ręką, tylko do, wiecie, instrukcji tutaj. O, teraz już jest, patrzcie, teraz już będzie super. Tutaj trzeba uważać właśnie troszeczkę bardziej na wilgotność tego właśnie sphagnum. Trzeba częściej, nie musimy podlewać, wystarczy, że będziemy, słuchajcie, spryskiwać folejka. Ale gdzie jest ten koniec, słuchajcie? Tutaj jest. W okularach źle, bez okularów jeszcze gorzej. O, i tutaj sobie fajnie tak łapiemy węzeł z tym korzeniem. Tylko to mi się nie chce zbytnio tak złapać, bo są, wiecie, liście. A ja liścia tutaj nie chcę żadnego usuwać. Chcemy, żeby właśnie to jedno w drugie weszło, wiecie? A tutaj mi liść przeszkadza. Jest? Jeszcze kawałek muszę chyba tutaj wyciąć. Przecież w domu można się pobawić takie różne rzeczy, prawda? Nie ma problemu. O, no teraz to jest super, patrzcie. I teraz to obwiązać folią albo taśmą przezroczystą, klejącą taką. Żeby się, wiecie, złapało na pierwszy raz, potem już będzie szło. O, właśnie. W ten oto sposób. Tego tak tutaj nie wsadzę inaczej, tylko muszę, możecie użyć również szywacza. Możecie użyć szywacza i będzie wam prościej, ja go nie mam, nie posiadam tutaj żadnego. No i trochę tu jest, słuchajcie, lipa, ale będę się tutaj jeszcze chwilę starał, żeby to naprawdę skleić, razem złożyć do kupy. W ten może sposób. Taśmy też nie mam żadnej. Kurde, no. Jest jakaś mucha brzęczy gdzieś. Halo? Ja może na chwilę odczepię tutaj, wiecie? Bo mi się wydaje, że ten palik mi tutaj przeszkadza. Lekko. O, w ten sposób. I jadziem. No dobry był tu, dobry tutaj by był, słuchajcie, zszywacz. Ważne, żeby nasz węzeł tutaj był w środku. W sumie w kubeczku plastikowym też by było inaczej troszeczkę, nie? I w takim foliowym. No ale na moich błędach możecie się również i wyuczyć i możecie to trochę, wiecie, update'ować i będziecie najlepszą opcję dla was po prostu wybierzecie. No nie ma przecież, to przykleję do tego kubka, żeby się nam trzymał i za jakieś przed kolejnym mystery boxem lipcowym otworzymy sobie to i zobaczymy właśnie, jak się tutaj nam korzonki. Rosły. O. No mówię, to nie jest zbytnio dekoracyjne, ale
Chodzi przecież o rozmnażanie. Tutaj na przykład przy tym filodendronie Pink Princess można również tutaj bardziej niżej taki odkład zrobić, wiecie, żeby roślinę może troszeczkę zmniejszyć, jakieś za bardzo wybujała. No można też przecież różne rzeczy tutaj sobie, słuchajcie, wykombinować. To jest to, co ja tutaj robię, to jest tylko, wiecie, taka propozycja dla Was. Dobra. No mówię, to nie wygląda zbytnio dobrze, ale będzie funkcjonowało. Tak, nie wiem, co 3-4 dni lekko spryskać, najlepiej jeszcze wodą z rizotonikiem i będzie rosło jak... Korzenie będą rosły, słuchajcie, jak złe. No, wszystko jest w środku. No i tutaj moje Cebu Blue. Jak zobaczyłem, że on wypuszcza, słuchajcie, takie piękne liście z wariegatą, jeżeli on ma tutaj takie śliczne korzenie powietrzne, to postanowiłem, że od razu tą sadzonkę chcę, słuchajcie, odłożyć, obłożyć i zasadzić do nowej doniczki, żeby miał Cebu Blue Variegata, taką już dorosłą roślinę. Tylko teraz staram się tak to tutaj wszystko zrobić, słuchajcie, żeby nic się nie popsuło i nic się nie zdarzyło. Ten liść tak się jeszcze tutaj musi zmieścić w to, o, widzicie? To jest, on miał taką lekką wariegację, ale ten najnowszy to już jest bysior, no i nie mam tutaj spadną. O, patrzcie. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie i takie robisz tutaj banialuki. O nie! Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś, dupo? Dobra, nic mu się nie stało. Przeżyję, słuchajcie. Ten substrat, co się tutaj wysypał, zaraz go wsypię. Ach. Jaka nieznośna dupa, nie? Dobra. To też tutaj, słuchajcie, opatulimy folią, żeby się tutaj wszystko dobrze trzymało. No ja byłem tym z Epipremnum Cebu Blue, słuchajcie, byłem rozgoryczony, że wiecie, on w ogóle nie chciał tworzyć tutaj żadnych korzeni ani nic i rac fac, coś mu się zrobiło. Wszystkie sadzonki, słuchajcie, które mam Cebu Blue Variegata, powypuszczały młode liście z wariegacją. Pędy nawet są białe. Teraz tak to zrobić, żeby tutaj niczego nie uszkodzić, żeby nie uszkodzić najnowszego liścia, stożka wzrostu. Już? A tutaj? Jest? A tu jest. Patrzcie. Wszystko się trzyma. Teraz tak. Teraz tak. No. Tutaj przydałoby się jakoś to przywiązać, ale ja spróbuję dalej z moją taśmą tutaj, jeżeli znajdę oczywiście końcówkę. Tutaj jest. I lecimy z koksem. Lecimy z koksem, słuchajcie. Trzymaj się tutaj, brawo. Brawo, brawo. I to też tutaj odłączymy od tego. Potem zasadzimy do nowej doniczki. Żeby było, wiecie, żeby rośliny po prostu można, żeby się rozmnażały i będziemy po prostu tworzyć. Będę dodawać oczywiście do mystery boxów.
Raz w tygodniu spryskujemy, to też trzyma, słuchajcie, wilgoć. Dziurka jest tutaj i tutaj. Tu są też dwie dziurki i to by było na tyle. Leci na mnie. Dobra. Teraz bierzemy się za naszą tutaj choję. Tego muszę znowu coś przynieść, słuchajcie, bo myślałem, że mam cztery rzeczy, a nie trzy. Takie małe kubeczki. I teraz rozcinamy kubeczek. O, i tutaj robimy dziurę. W środku. No taka, żeby ta dziura była, wiecie, żebyśmy jak tutaj po prostu to razem zwiążemy. I patrzcie, to by był chyba najlepszy sposób przy takich nawet mniejszych roślinach. I teraz powiedzmy, że chcę sobie zrobić tą nową roślinę, powiedzmy tu. Wkładamy to do ten kubek, tą roślinę do naszego kubka. O, w ten sposób. I teraz możemy już, słuchajcie, zacząć owijać, żeby nam się to trzymało kupy. I potem tutaj będzie ciach i do nowej doniczki, albo dwie wsadzamy razem. Mówię, tutaj to nie wygląda jakoś to wszystko efekciarsko, słuchajcie. Ale naprawdę jest godne polecenia i warto spróbować. A na pewno macie w domu jakieś różne, słuchajcie, skarby, które są jakoś tak, nie wiem, za mocno może wyrośnięte, albo przerośnięte, albo coś. I można by było je odmłodzić. Możecie również, wiecie, jeżeli macie na przykład Diefenbachię i ona jest po prostu goła z dołu, a jest wysoka, to można ją również taki odkład zrobić i można ją również potem rozmnożyć. A z tej starej oczywiście, robimy nową roślinę jakby, nie? Ona z boku, wiecie, puści. O. Dajemy sphagnum. Zasłaniamy dziursko. Tu, gdzie wszędzie będzie wilgotno, ona raz, dwa, trzy, słuchajcie, i nam powypuszcza korzenie i będzie można obciąć i będzie można zasadzić. O, fajnie, wilgotno. Tym fajnie, wilgotnym akcentem, kochani, żegnam się z wami i wam tutaj jeszcze pokażę, jak to wygląda. Mówię, nie wygląda za pięknie, ale to jest naprawdę bardzo bezpieczny, słuchajcie, system rozmnażania roślin pokojowych. Tutaj ten poturbowany, nic mu się nie stało. Zobaczcie, tak to wygląda. Liczę na wasze łapki w górę, komentarze, piszcie, czy ten pomysł na te filmy z waszymi zagadnieniami, pytaniami dotyczącymi roślin, chorób i jakichś tam różnych problemów, czy jest ok, dajcie znać. I dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz patronom za wsparcie, jestem wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzają Zielone Okno, wasze wsparcie, wasze towarzystwo jest dla mnie nieopisanie, słuchajcie, pomocne, potrzebne. Ja was potrzebuję codziennie, czytam wasze komentarze codziennie. No i kończę te wywody. I na kolejnym wtorkowym odcinku, słuchajcie, wylosujemy zwycięzcę. Ja poczekam jeszcze do niedzieli na nowe komentarze po prostu po tym filmem konkursowym.
Fajne są niektóre historie, bardzo mi się podobają, ale chciałbym jeszcze może dać szansę kilku jeszcze może innym osobom. Żegnam się z Wami, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Pa, pa.